września. Nadia Jóźwiak przy mikrofonie, czas na gościniec w Radiu Września. Ze mną w studiu jest dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, pan Eugeniusz Wiśniewski. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Całkiem niedawno Powiatowe Urzędy Pracy w całej Polsce świętowały stulecie publicznych służb zatrudnienia. Nasz wrzesiński urząd również, prawda? Zgadza się. Może zacznę od tego, że niespełna 100 lat temu, 27 stycznia 1919 roku, naczelnik państwa polskiego Józef Piłsudski podpisał dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opiece nad wychodźcami. I w II Rzeczpospolitej był to ważny instrument walki z bezrobociem, a Polska była jako jeden z pierwszych krajów europejskich, gdzie powołała do życia państwowe służby zatrudnienia. Po niemal 100 latach, dzień 27 stycznia, ustanowiono Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Po latach zaborów bezrobocie wpisało się w powojenną rzeczywistość i także w 1918 roku w Polsce było zarejestrowanych 450 bezrobotnych pozostających bez pracy i odrodzone państwo polskie stanęło pod znakiem udzielenia im pomocy, czyli wypłacenia zasiłku, zapomóg, pośrednictwa pracy czy wreszcie uruchomienia aktywnych form. Wspomniał pan dyrektor o tym, że dokładnie 100 lat temu powołano Państwowe Urzędy Pośrednictwa Pracy, a proszę powiedzieć, ile funkcjonuje już nasza placówka, Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni. Powiatowy Urząd Pracy przechodził różne reorganizacje, począwszy od rejonowego biura pracy, poprzez rejonowy urząd pracy, poprzez przekształcono ostatecznie w Powiatowy Urząd Pracy, funkcjonuje od 30 lat. Pod koniec lat 90., gdy dokonywała się reforma państwa, realizowany był plan Balcerowicza prowadzący do gospodarki rynkowej, musiał prowadzić do bezrobocia i to wymagało reakcji. I przed publicznymi służbami zatrudnienia stanęło nie lada wyzwanie, łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia, gdzie głównie w początkowej fazie dzięki zapewnieniu bezrobotnym zapewniono głównie wypłatę prawa do zasiłków wszystkim bezrobotnym. Szczerze mówiąc, nie wszyscy pamiętają, ale wówczas wszyscy bezrobotni otrzymywali prawo do zasiłku. Nie trwało to zbyt długo, do połowy roku 91, gdzie skrócono, określono już długość pobierania zasiłku i tam głównym też celem było to, że bezrobotni nabywali prawo do zasiłku po przepracowaniu pewnego okresu. To znaczy, oznaczało, że już ograniczono prawo do zasiłku z bezterminowej na terminową i niedługo później, po reformie terytorialnej, głównie od 1 stycznia 2000 roku, dokonano wyraźnego podziału konstytucyjno-administracyjnego publicznych służb zatrudnienia rok później, aniżeli powstały powiaty. I rejonowe urzędy pracy przekształcono w powiatowy urząd pracy, podporządkowane samorządowi powiatowemu. W tamtym czasie wyodrębniono sieć 338 powiatowych urzędów pracy i 16 wojewódzkich urzędów pracy. Przy okazji tego jubileuszu, panie dyrektorze, wyróżniono też niektórych pracowników naszej wrzesińskiej placówki. Zgadza się. Uhonorowano 13 pracowników i nagrodzono, z tego 8 pracowników, którzy pracują w publicznych służbach zatrudnienia ponad 25 lat, co też jestem ja tą osobą, jak również 5 osób, które pracuje ponad 15 lat. Panie dyrektorze, ale ten jubileusz, ta uroczystość ważna dla wrzesińskiego PUP-u była też okazją do przekazania, można tak powiedzieć, takich podziękowań czy wyrazów uznania dla waszej pracy od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Bo na takiej ogólnopolskiej konferencji pan był w Warszawie w styczniu i mógł właśnie te podziękowania odebrać. Zgadza się. 23 stycznia brałem udział w konferencji jubileuszowej zorganizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie otrzymałem dyplom dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, uznaniu za rzetelną pracę na rzecz promocji zatrudnienia oraz kreowania wysokich standardów usług rynku pracy. Obecnie w całej Polsce pracuje w urzędach pracy zarówno powiatowych, jak i wojewódzkich ponad 22 tysiące osób. A panie dyrektorze, ilu pracowników właśnie skupia czy zatrudnia Powiatowy Urząd Pracy?
Powiatowym Urzędzie Pracy zatrudnionych jest ponad 30 pracowników. To skupmy się teraz na sytuacji na rynku pracy w naszym regionie. Ta stopa bezrobocia od jakiegoś czasu jest bardzo niska. Zgadza się. Stopa bezrobocia w naszym powiecie wynosi 3,7%. Jest bardzo, to znaczy w porównaniu do lat ubiegłych jest to bardzo, bardzo niska stopa bezrobocia. Powiem tak, że w poprzednich latach notowaliśmy bardzo dużą dynamikę spadku tej stopy, natomiast już w ostatnim roku znacznie spowolniono. Ta dynamika się spowolniła z tego względu, że wiadomo, że jak już jest tych bezrobotnych około 1000, na dzień dzisiejszy mamy zarejestrowane 1300 osób, to już jedynie to są już takie mniejsze, to znaczy dynamika jest znacznie mniejsza spadku. A skąd ten dobry wynik? Powiem tak, że ten dobry wynik to tutaj się skupia, na ten dobry wynik składa się dużo rzeczy. Począwszy, tutaj wspomnę Volkswagena, bo to on był tym głównym takim motorem od iluś lat, że to bezrobocie w tak dużym, w szybkim tempie malało i powstające zakłady i przedsiębiorstwa wokół związane z motoryzacją. Tutaj też muszę powiedzieć, że rozwój budownictwa mieszkaniowego czy usług. Duży wpływ też miał i ma Urząd Pracy, bo dużo środków otrzymujemy, dużo środków pozyskujemy, dużo realizujemy projektów dla bezrobotnych, także duża rzesza bezrobotnych jest aktywizowana dzięki środkom i dzięki programom, jakie realizujemy. Także no, wszystko sprawiło to, że to bezrobocie mamy na takim, a nie innym poziomie. Muszę tutaj też podkreślić, że spadek bezrobocia, tak jak wcześniej, wynika z mojej rozmowy, że to nie tylko zależy od Urzędu Pracy, ale też od sytuacji na rynku pracy, bo miejsca pracy tworzą pracodawcy. Urząd Pracy może wspierać, przekwalifikowywać bezrobotnych, czy kierować na aktywne formy. Czy duże znaczenie też ma powstawanie małych podmiotów przez udzielanie przez Urząd Pracy dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej. Też bardzo dużo małych podmiotów dzięki tym dotacjom z różnych programów powstało. A panie dyrektorze, kogo najczęściej poszukują teraz pracodawcy? Najczęściej teraz pracodawcy, to znaczy to głównie do tych prac takich bardziej prostych. Ja może tu się posłużę, tak sobie wynotowałem ostatnie oferty, jakie mamy aktualne. To mamy tych ofert pracy na dzień dzisiejszy 267, głównie dla pracowników magazynowych, kierowców wózków widłowych, pracowników produkujących meble, jak również pracowników porządkowych czy budowlanych ewentualnie, no i pracowników gastronomii. Panie dyrektorze, kolejne lata pracy przed Wami. Jakie największe wyzwania? To znaczy powiem tak, że jeszcze tutaj o tych ofertach to chciałem dodać, że aktualnie realizujemy trzy projekty unijne, dwa programy dla osób do 29 roku życia, jeden projekt unijny do powyżej 30 roku życia. Na dzień dzisiejszy jeszcze dokonujemy naboru na te w ramach tych projektów, głównie na staże, na bony szkoleniowe, na szkolenia, głównie na szkolenie wózków widłowych, jak również w ramach tego Powera 5, to co wcześniej wspomniałem, na dotacje, na uruchomienie działalności gospodarczej oraz staże. No właśnie, na koniec skupmy się na tych wyzwaniach, czyli jakie największe wyzwania przed Wami na kolejne lata pracy? To znaczy powiem Pani tak, że sytuacja na rynku pracy się znacznie zmieniła i teraz niska stopa bezrobocia to jest kolejne wyzwanie do urzędów pracy, czyli głównie nastawiamy się i musimy się nastawiać na pomoc tym osobom, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują, którym najtrudniej odnaleźć się na rynku pracy. Wymaga to znacznego osobistego zaangażowania, jak również doświadczenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, szczególnie doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego czy specjalistów do spraw programów aktywizujących bezrobotnych. I często bowiem pomoc osobie bezrobotnej w znalezieniu pracy to także pomoc w zmianie jej życia na lepsze.
i miejmy nadzieję, że te zmiany uda się przeprowadzać tak dobrze jak do tej pory. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. W studiu Radia Września był dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, pan Eugeniusz Wiśniewski. Dziękuję. Radio Września.